Czy Straż Miejska w Zduńskiej Woli jest potrzebna? Czy dobrze wypełnia swoje obowiązki? Czy powinno się zwiększyć jej stan osobowy, a może jeszcze bardziej zredukować? Czym przede wszystkim powinna się zająć? W obliczu planowanej reorganizacji straży te pytania na nowo powracają. Kilka miesięcy temu prezydent Piotr Niedźwiecki, przymierzając się do likwidacji Straży Miejskiej, stwierdził, że daje strażnikom czas do końca roku na wykazanie się. Na ubiegłotygodniowej konferencji prasowej dotyczącej przyszłorocznego budżetu, zapytany o ocenę pracy strażników, wyraził na ich temat dość krytyczną opinię. Dla mnie to nie za skutecznie się wykazują. Mnie tak boli, że miasto jest brudne. Ja sam chodzę po ulicach i sam czasami wiosną dostrzegałem pewne fakty i skutecznie się udawało pomalować i lampy, i jakieś elewacje drobne, i jakieś przystanki, jakieś stojaki rowerowe, czy wiele innych drobnych rzeczy. I to właśnie powinno być zadanie strażnika, który idzie i widzi, a on idzie i nie widzi. Taka opinia miała z pewnością duży wpływ na decyzję władz miasta o wcieleniu po Nowym Roku Straży Miejskiej w struktury Urzędu Miasta i utworzeniu Biura Straży Miejskiej. Podobno ma to także przynieść oszczędności dla budżetu. Nie będzie potrzeby zatrudniania księgowej i administracji. Mandaty będzie ściągał Wydział Biuro Dochodów, administrację będzie prowadziła administracja budynkiem, lokal, sprzątanie będzie z urzędu, tak jak dzisiaj się odbywa. Jeśli chodzi o wypłaty wynagrodzeń, to tak jak dzisiaj się to odbywa. Nie będzie tych służb pośrednich, które dzisiaj w Straży Miejskiej występują. Będzie lepszy nadzór. Strażnicy miejscy nie mają sobie nic do zarzucenia. Zwracają uwagę, że ich stan liczebny wraz ze zwolnieniem poprzedniego komendanta zmniejszył się z 15 do 7 osób, natomiast zadań do wykonania jest tyle samo. Nadal pracują na dwie zmiany, więc na jednej zmianie są zaledwie 3 osoby. Przekonują, że mimo tego zadania ustawowe i wytyczne prezydenta dotyczące priorytetów starają się sumiennie realizować, dbając w miarę kadrowo skromnych możliwości o czystość i porządek w mieście, poprawę estetyki, bezpieczeństwo w miejscach publicznych. Skończyliście tamtą interwencję na Żeromskiego? Kierowcę na jakieś parę minut będziemy po interwencji. Jak skończycie, to wpiszcie sobie Wiklino. Zgłaszał pan, podjedziecie tam do niego. Chodzi o liście, o problem sąsiedzki. W ciągu tych 8-9 miesięcy czy 10 nałożyliśmy ponad 800 mandatów, z czego ponad 200 jest za spożywanie alkoholu w miejscach do tego niedozwolonych. Zaśmiecanie miejsc publicznych również jest tych mandatów blisko 200. To są te główne elementy, które pan prezydent nam wskazywał, że mamy na tym się skupić. Mieszkańcy miasta zapytani o sens istnienia Straży Miejskiej nie mieli wątpliwości, że w Zduńskiej Woli formacja taka jest potrzebna. Uważam, że powinna być Straż Miejska, no ale czy oni odpowiednio wypełniają swoje obowiązki, to mnie jest trudno już ocenić. No ja myślę, że są potrzebni. I za mało w ogóle jest, może ilościowo. No. Mało ich jest rzeczywiście, 7 tylko. No to jest bardzo mało. No. Powinno być więcej? Powinno być więcej. Oprócz małego stanu liczebnego strażnicy wskazują szereg różnych kwestii koniecznych do uregulowania, jeśli miałaby się poprawić efektywność ich pracy. Jedną z ważniejszych jest potrzeba zatrudnienia kogoś, kto ciągle czuwałby przy monitoringu, zważywszy na ilość zdarzeń rejestrowanych przez kamery w różnych częściach miasta. Wcielenie straży w struktury urzędu z pewnością będzie dla niej oznaczało zmiany. Jakie to będą zmiany i przede wszystkim, czy na tych zmianach skorzystają mieszkańcy miasta? Przekonamy się w ciągu najbliższych miesięcy.